Czerwone flagi, na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę na początku relacji. Po pierwsze, twój partner, partnerka zdradzał w poprzednich związkach. Co sprawia, że naiwnie myślisz, że z tobą będzie inaczej? Po drugie, oczekuję, że weźmiesz na siebie wiele obowiązków, na które się nie pisałaś, nie pisałeś. Nie poniżaj się i nie rób tego. Po trzecie, myślą, że mogą zrzucić na ciebie cały swój zły humor. Nie pozwól im na to. Po czwarte, widzisz, że problemy związane z chorobliwą zazdrością zaczynają się piętrzyć. Pamiętaj, że z czasem będzie tylko gorzej, aż dojdziecie do momentu, w którym partner, partnerka będzie mieć urojenia, że się na kogoś spojrzałaś. Po piąte, zaczynają na ciebie naskakiwać z powodu błahych spraw i reagować nieadekwatnie do okoliczności. Z czasem te wybuchy tylko się nasilają. Po szóste, w opowiadanych przez nich historiach wyczujesz rausz, a to wszystko przez półprawdy, które wypływają z ich cuchnących ust. Niekiedy nawet brak logiki. Po siódme, człowiek bez duszy będzie chciał tobie zaimponować, szczególnie na pierwszym etapie waszej znajomości. Faza idealizacji. Czujesz, że ma priorytety i podskórnie doskonale masz świadomość, że nie uważa cię za jednego z nich. Nie daj się tak pomiatać i odejdź. Po ósme, nigdy nie przestają flirtować ze swoimi przyjaciółmi i byłymi. Miej szacunek do siebie. Wasze osobowości naprawdę nie pasują do siebie w sposób naturalny i dobrze o tym wiecie. Po dziewiąte, zaczynają cię poniżać, drwić i kpić z twoich marzeń, aspiracji i wartości. Po dziesiąte, wasze aspiracje na przyszłość i ideologie mocno się ze sobą zderzają. Na początku myślałaś, że możesz sobie z tym poradzić, jednak potem staje się jasne, jak bardzo się od siebie różnicie. Po jedenaste, zaczynasz chodzić po skorupkach jaj, zastanawiając się nad każdym swoim posunięciem tak, aby tylko dogodzić toksykowi. Po dwunaste, w ogóle nie stają w twojej obronie. Ponoć miałeś być bardzo ważną osobą w ich życiu. Dlaczego w takim razie nie staną w twojej obronie? Po kolejne, krytykowanie twoich przeszłych związków i w ogóle twojej historii. I na koniec, granie kartą ofiary jest jedną z najgorszych i najbardziej tchórzliwych rzeczy, jakie robią. Pamiętaj proszę, aby nigdy nie spotykać się z osobą, która ma tę kartę w talii. Jak być może zauważyłaś, takich osób jest bardzo dużo. Prawdopodobnie więcej, niż nam się wydaje. Ale zawsze ufaj swojemu przeczuciu, które zwykle poprowadzi cię we właściwym kierunku.